Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz od 24 lat zajmujący się sprawą śmierci Jarosława Ziętary i autor licznych książek. Witam Pana. Witam Państwa. Panie Krzysztofie, kto tak zamordował naprawdę Jarosława Ziętarę? No, tutaj mówimy o dwóch zleceniu zabójstwa i realizacji, prawda? No właśnie odpowiedzialni są wszyscy ci, którzy postanowili go zabić, chcieli go zabić, ci, którzy potem zrealizowali zamierzenie. Kto go zabił ostatecznie, no wiadomo, ten, który zadał śmiertelny cios, to był osoba rosyjskojęzyczna, prawdopodobnie Rosjanin, był jakiś oficer specnazu, który współdziałał z przestępcami i to on podał metodę zamordowania Jarosława Ziętary ostatecznie. Natomiast... Bo tym podejrzanym jako tym zleceniodawcą jest były senator Aleksander G., tak? Znaczy, to zdecydowałbym nie zleceniodawcą, tylko podżegającym. Podżegającym, no, tak. W polskim prawie jest rozróżnienie pewne, ponieważ tutaj jest kwestia taka, że on no, miał według świadków, miał domagać się, to nie było w formie takiej prostej właśnie, że zlecenie, tylko miał domagać się ostatecznego uciszenia Jarosława Ziętary, także to jest według prawa podżeganie. Także jest to on, natomiast grupa ludzi, którzy chcieli, żeby Jarosław Ziętara był zabity, była szersza, ale... Czy wśród tej grupy możemy mówić o założycielu Elektromisu? Znaczy ta rozmowa, w której doszło do podżegania, odbyła się na terenie Elektromisu. Według świadków uczestniczył również założyciel holdingu Elektromis. I to jego ludzie później brali udział w realizowaniu właśnie tej zbrodni. Oni byli zarówno tymi, którzy zorganizowali porwanie i potem przetrzymywanie i morderstwo. To skąd oskarżenie w stosunku do Aleksandra G., a nie Mariusza Świtalskiego? Śledztwo trwa cały czas. Pan Mariusz jest świadkiem w tej sprawie. Wielu ludzi jest świadkami, na przykład w procesie Aleksandra G. Świadkami są dwaj ludzie, którzy mają zarzuty udziału w porwaniu i przyczyniają się do zabójstwa Jarosława Ziętary. I śledztwo cały czas trwa. I czym ono się zakończy, nie wiem. A co tak naprawdę odkrył Jarosław Ziętara w związku z Elektromisem? Jarosław Ziętara trafił na nową odmianę słynnej afery spirytusowej, która w tamtym czasie, ona miała miejsce w latach 1990-91, ona została ujawniona i właściwie zablokowano, zmieniono przepisy, które uniemożliwiały dalsze czerpanie korzyści w ten sposób. Znaczy, to przestępstwo polegało na tym, że nielegalnie sprowadzano do Polski alkohol. To było parę różnych sposobów nielegalnego sprowadzania. Nie płacono cła, nie płacono podatku, w związku z czym no, uzyskiwano znaczne korzyści. Jarosław Ziętara odkrył, że po zmianie tych przepisów grupa biznesmenów, ludzi z kręgów najbogatszych w Polsce znalazła nowy sposób na to i realizowała to dalej. Czyli ten Elektromis za przeproszeniem mógł być gwoździem do trumny Jarosława Ziętary? Znaczy, no, czy jednym z? Holding Elektromis był głównym właściwie, to było centrum zainteresowania Jarka Ziętary. Wiadomo, że prowadził on tam obserwacje, robił zdjęcia, został tam pobity wcześniej, próbował docierać do ludzi. Fragmenty zapisków, które zostały Jarka Ziętary, wskazują na to, że no, ta firma była na pierwszym miejscu, ale były również inne firmy i inni biznesmeni, nie tylko związani z tym holdingiem. Bada Pan tą sprawę 24 lata, nieprzerwanie, tak? No, przerwy były, bo tutaj ta sprawa miała różne fazy, prawda? Te śledztwa, które były no, znaczy, generalnie zajmuje się przez ten czas, natomiast po prostu były takie lata, gdy nie można było, nie było po prostu żadnego, nie można było nic zrobić, bo nie było śledztwa, nie było chęci na śledztwo i to po prostu było podtrzymywanie pamięci tylko. Natomiast po prostu były w tym okresie, tych 24 lat, takie okresy, takie nasilenia, gdy można było się zajmować i wtedy bardzo intensywnie właściwie. Teraz mogę powiedzieć, że od 2008 roku zajmuję się tą sprawą nieprzerwanie do teraz. Czyli skupmy się teraz na Panu, bo ostatnio to oskarżony oskarżył Pana. O co? Przepraszam, podejrzany. Podejrzany Mirosław R. złożył prywatne akt oskarżenia. To jest sprawa karna ze słynnego paragrafu 212. Jest to paragraf wprowadzony za czasów jeszcze PRL, który miał służyć no, tak na wszelki wypadek jako taki knebel przeciwko dziennikarzom. Jest to jedyny paragraf z kodeksu karnego, który no, służy do, że tak powiem,
w jakiejś formie prześladowania, w jakiś sposób do represjonowania dziennikarzy za to, czym się zawodowo zajmują. Czyli mówiąc krótko, zniesławienie, tak? Znaczy, no tak to można określić, bo to jest ta formuła tego paragrafu jest znacznie szersza, ale można tak to powiedzieć. Normalnie zniesławienie z kodeksu cywilnego sprawy cywilne się wytacza dziennikarzom z tego, natomiast ta forma, no, ona jest bardziej dotkliwa, ponieważ grozi tutaj nawet uwięzienie. I na jakim etapie jest proces? Sprawa tutaj jest na początkowym etapie. Sąd otrzymał ten prywatne oskarżenia, teraz przedstawiliśmy swoje stanowiska, ja również swoje i sąd ma za miesiąc ma się wypowiedzieć, czy umorzy to postępowanie, bo może to zrobić, może stwierdzić, że, no, że tutaj argumentacja Mirosława R., pseudonim Ryba, jak to on podkreśla wszędzie ten pseudonim, w trakcie oskarżenia on jest, że ta argumentacja jest, no, nie dająca podstaw do procesu, a może sąd stwierdzić, że, no, wdroży postępowanie dowodowe normalnie, będę miał wtedy normalny proces. Tyle, że tym się będzie różnił, że on będzie się odbywał głównie przy drzwiach zamkniętych, ponieważ ten paragraf ma jeszcze taką specyfikę, że to jest taki sąd nad dziennikarzami, który odbywa się bez udziału publiczności, także to jest jakaś taka jeszcze większa dolegliwość. Ostatnio jeszcze miała miejsce konfrontacja pana z Maciejem B. Baryłą. Czy bał się pan spojrzeć w oczy mordercy, no bo jest, odsiaduje wyrok za zabicie policjanta? Nie, ja się go nie bałem, znaczy generalnie ja się z nim spotkałem w styczniu 2015 roku, no wtedy powiedzmy miałem pierwszy raz się z nim spotykając w życiu i to jeszcze cztery oczy, tak jak teraz rozmawiamy, siedzieliśmy w takiej odległości sami, nie było nikogo w otoczeniu, on był rozkuty i tak dalej, no wtedy powiedzmy miałem jakieś obawy, natomiast rozmowa z nim, no, że tak powiem, moje obawy zupełnie, że tak powiem, no, zlikwidowała. No, to jest człowiek, który naprawdę, no, ma jakiś system etyczny, ma jakiś też charakter. Było widać, nie mam wątpliwości, że on po prostu miał wyrzuty sumienia w związku z tym, że on się brał udział w sprawie Ziętary. On brał udział na etapie wcześniejszym, gdy Jarka Ziętarę zastraszano. On brał udział w napaści na niego i pobiciu. I generalnie w tym sensie ja się go jako człowieka nie boję i szanuję go też jako człowieka, natomiast miałem sygnał na etapie w trakcie procesu. No właśnie, bo o tym chcę powiedzieć. Na Facebooku opublikował pan informację, że miano dokonać zamachu na pana życie. To był w ten sposób, zadzwonił do mnie ktoś do redakcji, do Głosu Wielkopolskiego i powiedział, że Baryle proponuje się, żeby w zamian za zostawienie spokoju jego rodziny, bo on się boi o swoją rodzinę, żeby próbował dokonać na mnie ataku, zamachu, korzystając z tego procesu. A czy w ciągu tych 24 lat grożono panu śmiercią, składano jakieś, no, groźby karalne, że tak powiem? W sprawie Ziętary nigdy nie zrobiono tego w sposób bezpośredni. Gdy na przykład aresztowano, doszło do aresztowania wtedy Aleksandra G. I dwóch byłych ochroniarzy holdingu Elektromis, wtedy otrzymałem telefon, bardzo, który, no, brzmiał łagodnie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ja tam wtedy po prostu w jakiejś wypowiedzi powiedziałem, że trudno mi było opanować właśnie, no, zadowolenie, jakąś radość z tego, że śledztwo doszło do takiego etapu, że są stawiane zarzuty i to była taka odpowiedź. Nie, ten, no, nie można tego, jakbym poszedł na policję, czy prokurator powiedział, że zgłaszam zagrożenie, czy coś takiego, no powiedzieli, no ale co, w tych słowach nic nie ma, tak jak w tych słowach, że żebym uważał, ponieważ Baryła otrzymał taką propozycję, też tutaj nie ma zagrożenia, że zabijemy cię. Także to jest, no, ci ludzie, którzy to robią, oni mają świadomość, że no, można powiedzieć coś, co spowoduje odpowiednie działania organów ścigania, a można powiedzieć coś, co odnosi pewien efekt, natomiast no nie można tego uznać za przestępstwo. Panie Krzysztofie, znany jest pan z tego, że wyjaśnia pan okoliczności śmierci kilku ofiar stalinowskiego terroru i Jarosław Ziętara poniekąd jest też taką osobą, gdzie pan wyjaśnia okoliczności i dąży do jego upamiętnienia, bo i tamte ofiary terroru stalinowskiego pan dążył do ich upamiętnienia. W jaki sposób upamiętnia się, tak powiem, i co jest w planach dotyczących Jarosława Ziętary? No, jesteśmy teraz właśnie na etapie takim, że udaje się to realizować. We wrześniu Rada Miasta Poznania
uchwaliła jednogłośnie, co jest ważne, bo to się coś takiego nie odbywa, ponieważ nie było, uchwaliła ulicę Jarosława Zięta. Jest ona już, to jest to drobny fragment ulicy Marcelińskiej, który nie miał numeracji, więc nie było żadnych perturbacji w związku z tym. Także jest ulica Jarosława Ziętary, jest to jedna z najkrótszych ulic w Poznaniu, natomiast no jedna, myślę, z takich mających duży wymiar symboliczny. A wkrótce, 10 listopada, na ulicy Kolejowej, na froncie kamienicy, budynek numer 49, będzie odsłonięta tablica pamięci Jarosława Ziętary. To jest budynek, w którym dziennikarz mieszkał, wynajmował mieszkanie i z którego wyszedł wkrótce po wyjściu z tego mieszkania 1 września 1992 roku został porwany. Znaczy porwany pod pozorem, wciągnięto go do radiowozu. To nie był radiowóz policyjny, to nie byli prawdziwi policjanci, to byli porywacze. To na koniec. Czy poznamy prawdę? Znaczy generalnie prawdę, ja właśnie mówię prawdę, no w dużej mierze znamy ją, bo gdybyśmy rozmawiali teraz 10 lat temu, to raz, że ja mógłbym niewiele na ten temat powiedzieć, bo wtedy obawialiśmy się, że ujawnienie pewnej naszej wiedzy może spowodować to, że do śledztwa nigdy nie dojdzie. Natomiast z drugiej strony bardzo wiele tego, co jest obecnie wiadomo, to są ustalenia śledztwa krakowskiego, które zostało wszczęte w 2011 roku. I obecnie wiemy bardzo dużo. Bardzo dużo wiemy, dlaczego, jakie były powody, okoliczności. Wiemy bardzo dużo. Natomiast no, pozostaje pytanie, czy ktoś zostanie za to ukarany. No właśnie. I z tym pytaniem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był Krzysztof Kaźmierczak. Dziękuję bardzo.